W przypadku, gdy w firmie pracownicy w różnych zespołach mają różne i liczne składniki wynagrodzeń, dodawanie takich składników dla nowych umów może być uciążliwe i obarczone ryzykiem popełnienia błędu. W takich przypadkach pomocne jest wykorzystanie grup płacowych. Dzięki nim nie trzeba dodawać konkretnych składników dla pojedynczego pracownika. Wystarczy dodać go do konkretnej grupy płacowej, która ma zdefiniowane odpowiednie składniki.